Bedeker adwentowy. Poręczny przewodnik po zapomnianym okresie radosnego oczekiwania. Nadprzyrodzona mądrość. Ksiądz Jan Czekalski. W jednej z adwentowych pieśni śpiewamy: mądrości, która z ust Bożych wypływasz, wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz. Przybądź i naucz nas dróg roztropności, wieczna miłości. Czym jest ta mądrość, o której w Adwencie wiele razy słyszymy? Między innymi w księdze proroka Izajasza pojawia się właśnie zapowiedź tego posłania od Boga dla każdego z nas, daru mądrości. Czym ona jest i dlaczego w Adwencie się pojawia właśnie ta mądrość? Bóg jest mądrością. W prologu Ewangelii do świętego Jana czytamy, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Logos to ta właśnie Boża mądrość. Takiego słowa użył święty Jan. Logos jako jedyny sens, istota, to przez nie i dla niego wszystko się stało. W tej mądrości musimy być zakorzenieni. Bóg daje nam siebie, który jest mądrością. A co my z tym czynimy? Zło, grzech, który wszedł na świat przez zawiść diabła, niszczy w nas tę Bożą mądrość. Nawet w takim czystym ludzkim rozrachunku możemy zobaczyć, jak łatwo człowiek odchodzi od mądrości. W raju człowiek miał wszystko. Miał nieskończenie wiele dóbr, które pochodziły od Boga. Dla jednego owocu zrezygnował z tego wszystkiego. Czy to jest mądrość? To głupota. A Bóg? Bóg jest mądrością. Odkąd wszedł grzech, ta nasza ludzka mądrość jest tak bardzo często szukaniem jedynie chwilowego rozwiązania naszych życiowych trudności. A mądrość Boga jest zupełnie inna. Mądrość Boga jest mądrością wieczną, wykraczającą poza tę naszą ziemską perspektywę, poza tę chwilę, w której żyjemy. Bóg jest wiecznością, zna wieczność i do nas chce prowadzić, do tej wieczności. W liście do Koryntian czytamy: to, co głupstwem jest u Boga, przewyższa mądrością ludzi. Jaka jest ta Boża mądrość? W liście Jakuba czytamy: mądrość zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Bóg, mądrość i miłość. U świętego Pawła w liście do Koryntian czytamy, że jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan. Kto więc pragnie się kierować mądrością Bożą, musi mieć wiele odwagi. Musi mieć odwagę świętych, bo przez świat zostanie uznany za głupca. Nie jest łatwo żyć tą Bożą mądrością, bo tak łatwo nam zatrzymać się na tej ludzkiej chwili, która wydaje się być rozwiązaniem spraw, trudności. Ale potrzeba nam tej odwagi, Bożej odwagi. A kiedy brakuje nam mądrości, to święty Jakub nam podpowiada: jeśli komu brak mądrości, niech o nią prosi. I nie chodzi tu o ludzki spryt. Tu chodzi o Bożą mądrość. Mądrość, która prowadzi nas do wieczności. W Adwencie właśnie na taką mądrość oczekujemy. Mądrość, która rodzi się w Betlejem. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Taka jest Boża mądrość. Nasianku w Betlejem. Bedeker adwentowy. To wiara czyni cuda.